MMA.pl, Michał Rogoziński, jesteśmy na KSW44, dopiero co po walce Michała Materli z Martinem Zawadą. Z nami Artur Szpilka, powiedz, bo oglądałem twoją reakcję poniekąd jednym okiem, prawym okiem ciebie, lewym Michała. No więc jak wrażenia, jak to podsumujesz? Najbardziej się cieszę z tego, że wrócił udanie. Mam troszkę pretensje, ale to mu powiem prywatnie, nie tak osobnie. Mam po pretensje, jeśli chodzi o pierwszą rundę, były inne założenia. Z tego, co rozmawialiśmy, gdzieś tam troszeczkę dawał niestety, ale tak nie będę o tym gadał. Mhm. Będziemy rozmawiać o tym prywatnie. Właśnie za tobą idzie. No, jest moje wsparcie, dziękuję właśnie bardzo. I właśnie dlatego tutaj ochrzan będziesz miał dostał za pierwszą rundę. Za początek tak naprawdę. Ale tak jak mówię, było wszystko super. Najważniejsze, że tak jak mówiliśmy, Michała największym atutem jest jiu-jitsu, jego siła. Było to widać, jak sprowadzał go do parteru, to tak naprawdę Zawada, pomimo naprawdę wielkiego charakteru, i to mu muszę przyznać, pokazał naprawdę charakter. Zresztą ja tak się nie znałem wcześniej na tych zawodnikach, więc ciężko mi cokolwiek o nich powiedzieć. Michała znam, bo go uwielbiam, zawsze go oglądałem. Mameda Khalidova tak samo i Tomka teraz, wiadomo, i tych wszystkich zawodników, którzy, ale zanim był ci wszyscy w koło, co są, to był właśnie Michał Materla i Mamed Khalidov. To byli zawodnicy KSW od początku, tak samo zresztą Zawada, prawda, ale w tym jego tak nie kojarzę, ale rozumiesz, pokazał jaja, pokazał sam niesamowity charakter i z tego się cieszę, że Michał wrócił po dobrej walce. Ten początek był nerwowy dla mnie, ale potem było widać, wszystko było super. Artur, powiedz, tak zdrać odrobinę uchyl, rąbka tajemniczy, o co chodzi z tą pierwszą rundą? Pewnie założenia bokserskie, piesiarskie. Właśnie nie, miało nie być tych bokserskich, tak, a jak miało być, to przez lewy prosty, a tam po prostu troszkę widziałem, wiesz, było takich sytuacji, że Michałowi śmigały te ciosy, nie w gardzie, tylko gdzieś takie ten, dlatego tego się obawiałem, ale potem to uspokoił przez lewy prosty, lewym sierpowym kilka razy trafił prawym, tam wiesz, także jestem zadowolony. Ja się cieszę, nawet mieliśmy okazję chwilę przed walką porozmawiać, nie chwaląc się, obstawiłem co nieco, że ta druga runda akurat się zdała, nie przez poddanie, ale przez Mataleo powiedziałeś. Tak, ale przynajmniej to się, powiedz mi, chciałem spytać o, niestety muszę ten temat też poruszyć, Tomka Oświecińskiego. Znaczy, nie wiem, bo tak jak mówię, ja nie przyjechałem tu dla niego, ani nie oglądałem tą walkę, szczerze, jeśli mam być szczery, nie będę kłamał, przyszedłem akurat i on akurat dostał, widziałem ten cios, no to tylko tyle, ciężko mi powiedzieć, ja go nie traktuję jako zawodnika, tylko jako, wiesz, rozumiesz. Jasne. I pytanie teraz właśnie wychodzi do klatki main event, czyli Karol Bedorf kontra Mariusz Pudzianowski. Chciałbym, żebyś powiedział, jak widzisz to starcie. Powiem szczerze, mam nadzieję, że Mariusz da z siebie wszystko, pokaże swoje, bo Mariusz w tej walce nie ma nic do stracenia. Niech idzie. Uważam, że może wygrać, może iść na pełnej parze i może go gdzieś tam, na pewno nie ma szans z nim w żadnych tam parterach czy tych innych rzeczach. Nawet jak do parteru gdzieś się tam złapią, to musi po prostu zadawać ciosy, musi bić. Także tylko to. A cały czas tylko na wakacje jeździ. Tak, Borys Mańkowski, proszę bardzo, dlaczego cały czas wakacje? Wielka w tej samej wadze już niedługo. Właśnie chciałem ci powiedzieć, 85 kilo żywych chyba mięśni. Nawet chyba więcej. Ile? 86, nie jest źle. Takie oko. Także liczę, że Mariusz, mówię, jesteśmy z jednego teamu WCA, wspieramy się, życzę mu jak najlepiej, życzę przede wszystkim, żeby wyszedł tą walkę, nie ma nic do stracenia. Jak Mariusz przegra, to dla nikogo to nie będzie zdziwieniem. Jak wygra, no to ciężki kop w plecy czy w tyłek dla Bedorfa, no bo taka prawda. Panie, jak psiaki? Kochane, dzisiaj w morzu pływały, także tak, nie, no to są moje dzieci, jutro jeszcze ich biorę nad morze i później lecimy. Tak naprawdę mówię, my tak zwariowany dzień, bo tak naprawdę byliśmy cały dzień w Lublinie, potem przyjazd, tak na szybko staliśmy od razu na Michała walkę, wyszło cały dzień, bo to 600 km jazdy, no ale jesteśmy po walce, najważniejsze się stało, że wygrał i to jest najważniejsze. Artur, bardzo ci dziękuję z mojej strony, moim państwa gościem był Artur Szpilka. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Dzięki. Słuchaj, powiedz mi, gdzie do mnie... Thank you.